Jak idą postępy w zbiórce? No, mam zebrane ponad już 1 100 000 zł na cel budowy dwóch pomników, pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pomnika ofiar tragedii smoleńskiej. Lada dzień wystartuje konkurs na projekt i prace powinny ruszyć z kopyta. Pomnik Lecha Kaczyńskiego powinien być figuralny. Jest też wstępna idea co do pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. On musi mieć charakter symboliczny. I przede wszystkim ten pomnik powinien Polaków łączyć, a nie dzielić. Tyle teoria. W praktyce pomniki, choć jeszcze ich nie ma, już są symbolem podziału społeczeństwa wobec katastrofy z 10 kwietnia. Podział zaczyna się w miejscu, w którym pomniki miałyby stanąć. Inicjatorzy ich budowy konsekwentnie wskazują dwie lokalizacje, nieco zmodyfikowane w stosunku do tych, które w ubiegłym roku przedstawił Jarosław Kaczyński. Placyk pomiędzy Domem Beskantów a Hotelem Europejskim na pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego i skwer na rogu ulicy Karowej krakowskiego przedmieścia na pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Miasto równie konsekwentnie mówi nie. Krakowskie przedmieście jest architektonicznie zamkniętą całością w rejestrze zabytków. Koncepcja krakowskiego przedmieścia jako architektonicznie zamkniętej przestrzeni budzi kontrowersje. Z takim podejściem nie zgadza się związany z Prawem i Sprawiedliwością architekt Czesław Wielecki. W znaczeniu takim, że jest po prostu sprejem spryskana, bezbarwnym i po prostu nie wolno tam niczego dotknąć, to jest śmieszne. Bo praktyka modyfikacji krakowskiego przedmieścia od lat wskazuje na co innego. Na przykład skwer Hoovera i pawilon projektu Jemsów powstał tam raptem kilkanaście lat temu. Zostały dokonane bardzo poważne zmiany w małej architekturze, w posadzkach. Miasto proponuje inną działkę pod pomnik, 100 metrów od krakowskiego przedmieścia na tyłach Opery Narodowej. Ale inicjatorzy budowy pomników te lokalizacje odrzucają. Mówią, że naród spontanicznie wybrał krakowskie przedmieście, gromadząc się na nim tuż po katastrofie. Gdzie się tam zbierali, ponieważ to jest Pałac Prezydencki, tam pracował prezydent Lech Kaczyński, tam pracowali zresztą rozmaici inni prezydenci. No niekoniecznie trzeba robić się w miejscu pracy tego rodzaju. Pomnik. Zresztą naród też sceptycznie podchodzi do kwestii pomników. W ostatnim badaniu IBRIS dla Rzeczpospolitej blisko 65% ankietowanych była przeciwna ich budowie na krakowskim przedmieściu, ale przedstawiciele PiS nie mają wątpliwości. Pomnik wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej i pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czy to się pani Hannie Gronkiewicz-Waltz podoba, czy też nie, na krakowskim przedmieściu stanie. I to przed kolejną rocznicą w 2018 roku, mimo konsekwentnego braku zgody stołecznego konserwatora zabytków. Pod konserwatorem miejskim jest jeszcze konserwator wojewódzki, generalny konserwator zabytków. Mamy tutaj tą drogę, gdzie będziemy mogli dochodzić pozytywnej decyzji. Jonasz Jasnorzewski, Onet.